Teraz będzie lepiej, bo z mikrofonem, co? Jak ściągnąć koło z roweru szosowego? Wbrew pozorom dla osoby początkującej, pierwszy raz stykającej się z szosówkami, nie musi to być takie oczywiste, ponieważ nawet jeżeli w rowerach górskich wiecie, jak ściągnąć koło w przypadku rowerów, hamulców typu V-Brake czy jeszcze starszych katyleverów, no to w przypadku szczękowych szosówek może być nam trudno znaleźć odpowiednie miejsce, co należałoby rozłączyć. Oczywiście hamulec ustawiony do jazdy, tak jak teraz, uniemożliwi nam ściągnięcie, mimo tego, że mamy wąską oponę w rowerze szosowym, ale żebyśmy nie musieli spuszczać powietrza i robić sobie obciachu, no to pamiętajmy, że w rowerze szosowym, aby szczęki, a w zasadzie klocki naszych hamulców odsunęły się od obręczy i dały nam możliwość wyciągnięcia koła, mamy tutaj taką małą dźwigienkę, którą przekręcając właśnie odsuwamy klocki, czyli luzujemy linkę jakieś, ja wiem, chyba pół centymetra linki wchodzi z powrotem do pancerza, przez co klocki są odsunięte i teraz śmiało mogę już sobie odpiąć oczywiście nasz zacisk. Kiedy go odkręcę, zobaczmy, koło schodzi bez problemu. O czym należy koniecznie pamiętać? Oczywiście należy koniecznie pamiętać o tym, żeby po założeniu naszego koła, oprócz zapięcia zacisku, z powrotem zacisnąć, zamknąć tą dźwigienkę we właściwe położenie. Wiele hamulców ma tutaj jakiś znaczek. Jak widzicie, mam nadzieję, że widzicie, tutaj są dwie kropeczki. Kiedy one znajdą się naprzeciwko siebie i usłyszymy klik, to znaczy, że nasze klocki już są we właściwej odległości. Domknę jeszcze raz zacisk i jeszcze tylko Wam coś pokażę. Ponieważ w rowerach górskich, kiedy hamulc jest odpięty do ściągania koła, jest to dla nas wyraźnie widoczne i kiedy zakładamy z powrotem ten hamulec, to nie zapominamy o tym, żeby zapiąć z powrotem koło. Natomiast w rowerze szosowym, zobaczcie, odpięty hamulec nie sprawia nam żadnych problemów i no, nie widzimy tak od razu wizualnie, że coś tu jest nie tak, ale konstruktorzy tak o to zadbali, żebyśmy nadal mogli tym hamulcem hamować. Zobaczcie, on będzie oczywiście bardziej miękki, to znaczy ta klamka teraz nie łapie dużo dalej, no bo poluzowaliśmy linkę o te, tak jak mówiłem, pół centymetra, ale no nie zabijemy się. Natomiast trzeba pamiętać o tym, żeby ta dźwigienka była zamknięta. Nawet jak sobie popatrzycie gdzieś na ogłoszenia rowerów używanych na Allegro czy OLX-ie, to często zobaczycie, że sporo rowerów ma odpiętą dźwigienkę, bo niestety ludzie, którzy gdzieś tam kupili, sprzedają albo się na tym nie znają, może nawet jeździli na takim ustawieniu. Kiedy zapinamy z powrotem, hamulec zyskuje swoją twardość z powrotem. Jest również system Campagnolo, w którym to się dzieje zupełnie odmiennie, to znaczy nie majsterkujemy w ogóle nic przy szczękach. Tak wygląda, zobaczcie, dźwignia hamulca, ale mamy tutaj taki pin, taki ala sworzeń, który możemy wcisnąć. O, i teraz ta klamka jest nam w stanie wrócić dalej, cofnąć się dalej. To znaczy, że wtedy nasze szczęki hamulcowe będą mogły się rozsunąć dalej i wyciągniemy koło. Moim zdaniem i zdaniem wielu ten system jest inteligentniejszy, dlatego że raz, że łatwiej jest pamiętać o tym, żeby z powrotem ten pin wcisnąć, to jest jedna rzecz, ale chyba najważniejsza jest taka, że nawet jeżeli mamy ten pin wyciśnięty, to hamulce mają pełną swoją sztywność i nic się w ogóle nie zmienia w hamowaniu. Jedyne to, co się zmienia, to to, że możemy tą klamkę po prostu wycisnąć dalej, bo właśnie zobaczcie, ten pin temu zapobiega. On się tutaj klinuje, a kiedy go wciskam, klamka wchodzi dalej. Także będziecie teraz cwani i wiecie, jak to robić zarówno w systemie Shimano i w systemie Campagnolo. Na razie, hej!